Ciao, it's Mario. Welcome to my channel. A pomyślałem, nagram wam coś dzisiaj w Dzień Kobiet. Akurat byłem na randce z taką laską z Facebooka. Laska z Facebooka. Laska, znajoma z znajomych. Taka szara myszka, którą gdzieś tam znajoma znajomych, którą wcześniej poznałem. Miałem lubić na fejsie, akurat się pojawiła, zalogowałem się na fejsie po 3 miesiącach, bo już tam nie wchodzę na tego raka, ale akurat ona była, gadka się zaczęła kleić, coś tam o książkach, nawet taka elokwentna dziewczyna i się z nią mówiłem na drugi dzień. No, jakieś było moje zdziwienie, jak z szarej myszy przeistoczyła się w kompletną szarą myszę karierowiczkę. Klasyczny wytwór neomaksistowskiej edukacji uniwersytetów w Polsce. Laska przyjechała gdzieś z podkarpackiego, z katolickiej rodziny, tam jakieś mają gospodarstwo agroturystyczne i przyjechała do Poznania, na uniwerek. Klasycznie od razu tatuaż na plery, kompletne pranie mózgu, czyli wściekłe macice, maszmat, wojujący feminizm, wszystko to, wszystko to odhaczone. No nic mnie tam nie zdziwiło, nie? Klasycznie laski łykają wszystko to, co profesorowie mówią. To przecież profesor powiedział. Rok temu była taka sprawa, w Poznaniu gościu chodził, podawał się za profesora i doprowadził do poddania się innych czynności seksualnych oraz wykorzystał seksualnie około 400 uczennic. Przez kilka lat chodził po uniwerku, jeszcze po Uniwersytecie Medycznym, gdzie byście pomyśleli, że jakieś inteligentne laski idą. To 400 z nich po prostu zagadywał na korytarzu i zapraszał na badania z genetyki, czy tam z biologii. Także laski łykną wszystko, co się im powie praktycznie. Jeżeli ma to jakiś tam autorytet z nadania jeszcze urzędowego najlepiej właśnie, to już kompletnie wtedy na 100% są programowane. A większość profesorów uczelni wyższych podskakuje razem z kodziarzami i z sędziami i z ubekami w kółeczkach na starym rynku krzycząc hop hop konstytucja, więc wiadomo jaki będzie program podawany w większości laskom i jakie z tego wyjdą. No więc produkt jaki z tego wychodzi to klasyczna gadka o turystyce, co ona tam miała do... gdzie ona ostatnio była, och, tam w Tajlandii, Wietnamie, Kambodży. Co miesiąc gdzieś jeździ, cały czas musi gdzieś jeździć i to jest jej życie, no i kariera, i gadka tylko o finansach, praktycznie zero jakiegokolwiek romantyzmu, cokolwiek. Kiedyś nawet z antyczną prostytutką w starożytnym Rzymie szło porozmawiać o Sokratesie, czy o jakichś nowych sztukach gdzieś wystawianych, cokolwiek, jakieś coś, co by oderwało od normalnego myślenia. Nic takiego u kobiety nie uświadczy się, są tylko finanse i bankowość. To raz i drugie to turystyka i rekreacja. To są jedyne dwa programy, które pojawiają się w laski mózgu podczas rozmowy. No i ich pasje zamieniają się w podróże, turystykę i that's it. Do tego, na tym się to kończy. Aha, i na końcu musi znaleźć, ona jest świadoma tego, że musi znaleźć jakiegoś gościa, bo temat który numer jeden, który się przewija, to chata. Czy masz swoje mieszkanie, że ona już kupiła mieszkanie, czy jeszcze nie, bo trzeba kupić mieszkanie, a że jej koleżanka to już nawet nie szuka faceta, tylko współkredytobiorcę. Tak o... Takie pół żartem, pół serio tematy latają wśród takich lasek, także musi tak, no wiadomo, musi mieć bazę, gdzie Beta Cook bankomat będzie jej sponsorował mieszkanie, a tak to będzie sobie latała gdzieś tam po na latającym dywanie u Habibiego, nie? No i dosyć wcześnie już takie programowanie się zaczyna. Nawet teraz już te Eurowiki to już jest taki mały przedsmak, można powiedzieć przedszkole do Erasmusa. Na Erasmusie wiadomo po co się jedzie i po co tam goście przyjmują i po co jest ta cała wymiana. I jak najczęściej
się to wszystko odbywa. A aerobiki to jest też takie zapoznawanie się z egzotyką, bo przecież egzotyka jest najważniejsza w życiu, nie? Żeby jechać tak, po to jesteśmy właśnie, po to przez tysiące lat jesteśmy ulokowani w tym samym miejscu i pracujemy nad jakimś jednym kulturą i jednym bytem, żeby coś tu dobrego zrobić, żeby nagle stwierdzić, że nie, jednak musimy po całym świecie jeździć i bolcować się z kim się da. A na starość coś tam się znajdzie, nie? Zresztą większość gości, przyglądając się im po innych parkach, które siedzą, laska najczęściej bawiła się słomką już w drinku, wodząc gdzieś wzrokiem za oknem, szukając lepszego życia Habibiego. Goście siedzieli, coś tam próbowali przewinąć, ale też widać, że zupełnie się nie klei rozmowa. No, laski klasycznie też w telefon wpatrzone, no i tak wszyscy sobie siedzą. W dwóch lokalach i tak było kilka parków, które widziałem, to właśnie tak to właśnie mniej więcej się odbywa. Także wymagania są bardzo wysokie. No i gada mi o tej turystce, że ona jeździ tam, że teraz będzie jechała gdzieś na południe do tego, że teraz jedzie na Bliski Wschód. Wiadomo, najlepszy kierunek, nie? W tych czasach. Także była u turasów dwa lata temu, rok temu była u turasów na. Mówię, jak tam właściwie jeździsz, jak to wygląda? Mówię, kurde, no dużo kasy, jakieś te wycieczki tam co parę miesięcy sobie urządzać. A ona jeździ na couchsurfing. Na couchsurfing, czyli że zapraszasz kogoś, żeby u ciebie się przespał na kanapie, w zamian, że niby w przyszłości ty będziesz mógł u niego na kanapie. A sprowadza się to do tego, co zawsze się sprowadza, czyli do Erasmusa i do Polek wystawianych jak niewolnice na arabskim targu, że się posłużę takim graficzną parabolą. I turacy zapraszają sobie Polki, właśnie tak jak to ona ze swoją koleżanką w zeszłym roku, że przyjechały tam niby za darmo u nich nocować na kanapie. No wiadomo, że za darmo, to wiadomo jaka jest cena, nie ma nic za darmo. Nazwijmy rzeczy po imieniu, też jestem gościem i każdy inny gość na świecie, czy to Murzyn, czy Eskimos, czy Pigmejczyk, jeżeli zaprosi cię na chatę, na couchsurfing, będzie to oznaczało tylko jedno. Ten couchsurfing to będzie hey, check the wave, dude! Surfowanie pipą po ekranie. Także bardzo dużo tego couchsurfingu się u niej odbywało ostatnimi czasy, bo w tym roku była u Izraelitów dwóch pojechały do Betlejem, żeby oni im pokazywali gości na zaproszenie. Dwie Polki zapraszają. Także ci Izraelici to już było dla mnie za wiele i stwierdziłem, że się ewakuuję z tej randki. Przychodzę na chatę i mówię, sprawdzę, czy to możliwe, że ten rak się tak rozszerzył, że już nawet szare myszki 5 na 10, tak jak tam, z którą się spotkałem, solidna piątka, naprawdę. Myślałem, że przynajmniej nadrobił właśnie elokwencją i rozmową. A okazuje się, wszedłem na kompa zobaczyć na jakieś te stare fora Pumpuła, czy tam goście zgłaszają na świecie, co się dzieje, czy epidemia postępuje. I wyświetla mi się w YouTubie w polecanych 10 wymagań Ukrainki względem Polaka, chłopaka, względem polskiego chłopaka. Mówię, sprawdzę to. Nawiasem mówiąc, nie sprawdzajcie tych wszystkich rzeczy. Ja to biorę na siebie na klatę. Sprawdzam to, żebyście wy nie musieli chodzić na tego raka. Nie ma sprawy. Więc 10 przykazań ukraińskich, 10 wymagań. Zaczyna to wymieniać i wymienia, aż się ściemnia już na tym filmiku, gdzie ona idzie. I nakręciła na drugą część, że jest następne 10 wymagań. No i bądź taki tam, o, no że tu, że musisz, no to tam z kolegami, że tego. Wychodzi na to, że mają jeszcze więcej wymagań niż Polki tak naprawdę. Co już jest tragedią i komedią w jednym. Więc panowie, nie ma gdzie uciekać nawet, naprawdę. Następne jeszcze były Gruzinki, też się pojawiły w proponowanych. Też sprawdziłem ten filmik i też się przewija wymagania, o bądź taki, szukamy takiego, żeby tu wspierał tego. Widzieliście kiedyś filmik 10 wymagań chłopaka względem kogokolwiek? Nie, faceci jedyne, czego chcą od kobiet, to żeby nic od nich nie chcieli właśnie, żeby zaakceptowali ich takimi, jakim są. Kiedyś tak ludzie się spotykali i żyli, akceptowali siebie ostatecznie takimi, jakim są i to sprawiało, żeby życie było bardziej ludzkie, a teraz w tym gonieniu za jakąś reklamą, następnym odcinkiem rodzinki.pl ludzie podnieśli sobie poprzeczki, znaczy podnieśli sobie poprzeczki. Gościom została podniesiona poprzeczka, bo nie ma żadnych wymagań względem laski. Nie widziałem nigdy w filmiku
10 rzeczy, które mam do zaoferowania chłopakowi. Potrafię to, to, tamto. Przeszukajcie sobie YouTube'a, nie znajdziecie nic takiego, bo nie ma żadnych wymagań względem lasek. Działa to tylko w jedną stronę. Patologia. Absolutna patologia. Także taki przekaz na Dzień Kobiet. Ogólnie nie lubię wchodzić już w te, powiem wam, półę całą i wchodzić w tą scenę podrywu i relacji damsko-męskich, bo znacie to powiedzenie, jeżeli za długo patrzysz w ciemność, ciemność zaczyna patrzeć w ciebie. To coś takiego jest z laskami i pustką zamiast ciemności. Czerwona pigułka, po prostu za dużo widzisz tych wad, tego wszystkiego i jak widzisz, jakie to jest pustactwo i to jest dramatyczne, więc czasami lepiej, powiem wam, żyć w tym blue pillizmie, czyli właśnie nie dowiadywać się nic o kobietach i wierzyć po prostu, że jest jak jest i oszczędzić sobie problemów psychicznych. Także to tyle tym pozytywnym akcentem. Do następnego odcinka. I co? Kobitki, wesołego Dnia Kobiet. Musicie się zmienić, bo ciężko będzie, ciężko.